Na stacji Metra Bemowo zaczynają już być montowane ściany zatorowe, zajezdnia Annopol z podpisaną umową, a także tramwaje warszawskie mają już swój własny sklep z gadżetami. Oraz jak będzie wyglądać przebudowa linii średnicowej w Warszawie i kolejny raport z likwidacji nielegalnych reklam w listopadzie tego roku. O tym nie tylko. 11 grudnia, w sobotę, w Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam was tutaj, cześć, tam wząż i zapraszam was już teraz na kolejny wydanie z Mniejsza z tym. Tak, dzisiaj moja fryzura to już jest w ogóle odjechana i dzisiaj jest jeden istotek na sam koniec. Ale zanim to awarie wind na stacjach metra. Mamy tutaj dosyć dużo wind i dzisiaj faktycznie natrafiłem na windę, która nie działała, chciałem z niej skorzystać. Jechaliśmy z Kutym nagrywać Warszawę Główną i napotkaliśmy ścianę. A konkretnie to była stacja metra Rondo Daszyńskiego, gdzie jest awaria. Tak samo jest na ratusz Arsenał, Stadion Narodowy, Trocka i Wierzbno, czyli trzy stacje to jest M2, dwie stacje to jest M1 i są prace modernizacyjne przy windach na polu Mokotowskim oraz ratusz Arsenał. Kolejne informacje to Bemowo, stacja metra Bemowo, tam zaczynają być już powoli montowane ściany zatorowe. Od razu mówię, kolor tutaj widzimy nie jest jeszcze ostateczny, te ściany będą się faktycznie starzeć i zmieniać swój kolor z czasem, tak samo jak to jest na stacji metro Płocka, o czym mało kto pamięta jeszcze. Natomiast tutaj jest podobnie na stacjach Bemowo i Ulrychów. No i zobaczcie jak to wygląda, według mnie bardzo mi się podoba ten design. Co do sufitu, jestem zadowolony. Nie wiem jak on się będzie komponować faktycznie z ścianami zatorowymi, ale powiedzcie mi, no aż tu mamy tunel akurat, cofnijmy się do tego. Powiedzcie mi, że te ściany zatorowe nie wyglądają tak tylko troszeczkę przypadkiem jak plac Wilsona. No wcale to nie jest tak, że projektant, który projektował plac Wilsona i tą stację to jest ten sam. Nie, na pewno tak nie jest, ale no ciekawie to wygląda. No i tak, kolejna informacja jeszcze z metra, to jest wiceprezydent Olszewski. Brak środków unijnych nie zatrzyma budowy trzeciej linii metra. Czyli jeżeli liczyliście na to, że a może zatrzymają, nie będą mieli środków, to jednak pojedzie inaczej, nie na Gocław, tylko jakoś inaczej. Niestety nie ma takiej szansy. Cokolwiek by się nie działo, będzie tak powstawała trzecia linia metra. Przynajmniej ten odcinek centralny w takim układzie, jak aktualnie jest poukładany. No i tutaj tego nic nie zmienia, tutaj z tego co nawet wyczytałem. To cokolwiek by się nie działo, nawet może brakować funduszy, to oni po prostu nie będą budować nowych tras tramwajowych i będzie budowane metro, czego bym bardzo nie chciał, bo jednak tramwaje by się nam też przydały, żebym powiedział. Ale więcej na ten temat możecie przeczytać w linku w opisie na stronie transportu publicznego. Kolejne informacje to tramwaj kierunek zajezdnia Annopol. To jest nowa seria, która już rusza w styczniu, ponieważ już w styczniu rusza budowa zajezdni Annopol. Została podpisana umowa tegoże też obiektu. Bardzo mnie to ciekawi. Jestem szalenie zainteresowany tą zajezdnią, bo jest to najnowocześniejsza zajezdnia w Polsce. A jestem ciekawy, jak to będzie faktycznie poukładane. Już pomijając to, jak ona nie jest ekologiczna, o tym możecie sobie poczytać, poglądać na moim kanale. Były już raz dwa odcinki zajezdni Annopol. Jak to wygląda aktualnie plac budowy, to macie teraz też link do tego w opisie. Natomiast, no tak, rozpoczyna się budowa. Budowa, z tego co pamiętam, będzie trwać 26 miesięcy, z czego tutaj parę miesięcy jest na projektowanie jeszcze poszczególnych elementów, a parę miesięcy na budowę, z czego budowa się od razu rozpoczyna, po prostu od hali głównej, z tego co pamiętam. No tam dokładne informacje to jeszcze będę mógł mówić w tym specjalnym odcinku na temat tego, ale faktycznie będzie to wielki obiekt i jestem ciekawy, jak on faktycznie się poukłada i jak to będzie wyglądać z nowymi tramwajami, Hyundaiami. Tutaj najprawdopodobniej tam będą w większości stacjonować. Oczywiście zajezdnia pomieści, jak dobrze tutaj pamiętam, ponad 150 składów, a maksymalnie 152 składy tramwajowe o łącznej długości 33 metry. Także całkiem nieźle. Jest tutaj 18 stanowisk obsługi technicznej w hali technicznej i hali remontowej jest 7 torów, gdzie przewidziano 11 stanowisk do obsługi tramwajów.
No jest to dosyć ciekawe, ale w sumie to będziemy oglądać na żywo, jak to będzie powstawać. I nie omieszkam się zainteresować się, aby na ten plac budowy również może wchodzić. Nie tak często jak na zachodniej, ale byłoby bardzo miło, jakby udało się tam też trochę wkręcić, bo nie ukrywam, że ta zajezdnia bardzo mnie interesuje. No wiecie, jest na Białołęce, więc jak mamy je nie interesować nawet tramwaj na Białołęce. No i tak, jeszcze krótka informacja, świąteczny tramwaj jest już na ulicach. Więcej na ten temat możecie sprawdzić w kolejnym linku, link do filmu, który pojawił się wczoraj, w którym opowiadałem o tramwaju świątecznym i o tym, jak to wszystko wygląda z tramwajami, z Hyundaiami, z nazwami i różnymi rzeczami. Tam to dosyć dużo wytłumaczyłem. Tak samo poinformowałem Was o tym, że tramwaje warszawskie już uruchomiły swój własny sklep z gadżetami. Tak, ten plakat, który tu widzicie, oczywiście, to jest idealne miejsce na jeden plakatów od tramwaju warszawski. Jeszcze nie kupiłem żadnego plakatu, chociaż już pierwsza paczka, z tego co słyszałem, wyszła faktycznie do osób, więc jeśli zamówiliście już coś, to pierwsze przesyłki już zostały wysłane, z tego co pamiętam, w piątek albo w czwartek. Natomiast to nie zmienia faktu, że nie aktualnie na ten trzypak, bo trzypak bym sobie już kupił. No nie jestem, bo wyjeżdżam jeszcze w dwa miejsca w tym weekend. Na przykład teraz, kiedy to oglądacie, ja jestem w Gdyni, mniej więcej jakoś. Ale z filmu z tego niestety nie będzie. Kolejna informacja od tramwajów, jeszcze krótka informacja, to tramwaj do Wilanowa. Aukcja, czyli schodzenie cen w dół, aby tramwaje jednak znalazły pieniądze na budowę tego tramwaju i żeby może nie powstał w wersji okrojonej. Bardzo, że będzie okrojony, to wiadomo, tylko jak bardzo. No to będzie aukcja i jeszcze najprawdopodobniej będzie przed świętami. Kolejna informacja to jest to, no i tak, są jeszcze pewne zmiany w SKM-kach, tutaj prace torowe, pociągowe i tak dalej, się tu faktycznie zmienia. No i co tu mogę powiedzieć, no to jest po pierwsze zmiana dla linii SKM, linii S3. Tutaj w końcu będzie dojeżdżać do Warszawy Zachodniej od 19 grudnia na peron 9. I tu jest właśnie ważna informacja, że peron 8 dotychczasowy zmienia nazwę na peron 9. Tak samo jak Radom zmienia nazwę na Radom Główny, ale to taka ciekawostka z innej w ogóle strony świata. Kolejna informacja kolejowa to jest to, iż będzie nowy przystanek kolejowy już w tą niedzielę, czyli 12 grudnia zostanie otwarty. Mówię oczywiście o Warszawa Targówek, czyli z przystanku kolejowego, z którego mało kto skorzysta, ale więc na ten temat powie jutro Jakub Sykut w specjalnym materiale, tylko z nim. Kolejna informacja to linia średnicowa, o której mówiłem na wstępie. Tak, linia średnicowa, wszyscy o tym mówią. Ja w skrócie opowiem, ale macie link do transportu publicznego z OWU. Tutaj możecie poczytać sobie dokładnie, co to się będzie działo. No w skrócie, no cuda na życiu właściwie. Do 2027 roku w teorii chcą to skończyć. 2050. Więc szaleni są. Ale może się to wydłużyć do 29 czy 28. No i tu będzie dosyć to długi proces faktycznie tej budowy. Ma to być robione w środkach unijnych. Do 2027 roku są środki unijne i chcą to właśnie w to wkręcić. Mają nadzieję, że będzie utrzymany cały czas ruch pociągowy na jednym lub drugim biegu podwójnym, albo na dalekobieżnych, albo na podmiejskiej trasie. Zobaczymy, jakim to wyjdzie, ale będą raczej miesiące, przez 2-3 miesiące podczas budowy, kiedy będą wyburzone tunele. One są tak w samym stanie, że może się przypadkiem zawalić też drugi, więc tam pociągów nie może być. I ogólnie to będzie dosyć ciekawy proces przebudowy. Najmniejsza z tym, tak jak powiedziałem, to będzie około 5 lat lub jeszcze dłużej. No i jeszcze w międzyczasie będzie Warszawa Wschodnia, tam w przebudowie, z tego co słyszałem. Też będzie robiona oczywiście etapami, tak jak zachodnia. I możliwe, iż Aleja 1100 zostanie uwzględniona w projektach i faktycznie powstaje, bo tam miasto się jednak tym trochę bardziej zainteresowało. Teraz macie krótki materiał filmowy od MZA, czyli Trzymaj się! A mianowicie, jak powinniśmy się trzymać w autobusach i czego nie robić, aby nie musieć się trzymać.
dosyć dobra kampania, możecie już ją zobaczyć w autobusach MZA i ogólnie chyba w wszystkich autobusach. Bardzo popieram takie kampanie, więc tutaj bezpośrednio od nich informacja i jeszcze od nich informacja, iż wypuścili specjalny autobus świąteczny, on kursuje na różnych liniach. Na początku, przynajmniej tamtego tygodnia, w tamtym tygodniu jeździł na linii 117, ale ten autobus nie będzie kursować tylko na tej linii, będzie zmieniać różne linie, ale zawsze ma jeździć przez Śródmieście i najlepiej, żeby jeździł przez Stare Miasto, Nowy Świat i tego typu rejony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem bardzo ciekawy. Chciałbym wsiąść do w końcu takiego świątecznego pojazdu. Mamy już metro, mamy tramwaj, mamy autobus. Nie ma jeszcze SKM-ki, na to czekamy. I WKT-ki nie ma, i promu świątecznego. Prom świąteczny raczej nie powstanie. Z niewienia faktu, że SKM-ka i WKT-ka zapraszamy serdecznie, ale ja jeszcze z ani jednego z tych pojazdów nie skorzystałem, bo na ani jeden z nich nie wpadłem. A szkoda, bo chętnie bym się nim przyjechał. Tym bardziej tramwajem, jak zobaczyłem, jaka tam jest pogoda. Krótkie informacje od WTP, czyli zgromadzenia będą w aktualny weekend, informacje więcej na... Będą zgromadzenia w aktualny weekend, jest oczywiście konkurs na to, czy byliście grzeczni, możecie wygrać kartę miejską. Prace na konstruktorskiej, utrudnienia na baletowej, nowy rozkład dla pociągów od 12 grudnia, traktor lewski będzie deptakiem, 103 wróciło na ulicę Szarych Szeregów i realizujemy prośby pasażerów, o czym mówiłem już w ostatnim odcinku. Jeśli cokolwiek Was z tego zainteresowało lub Was dotyczy, zapraszam na stronę wtp.waw.pl i tam więcej informacji. Dobrze, tutaj torpedowo dzisiejszy odcinek chcę zrobić jak najszybciej, nie bez powodu, bo jest 23, a o 5.40 mam pociąg już na centralnym, więc mój sen będzie właściwie pojęciem względnym dzisiaj. Natomiast nie zmienia to faktu, iż zielona stalowa, już jest faktycznie zielona stalowa i też bardzo tu parę zdjęć, które przylećmy sobie, żebyś miał prościej w montażu. Tak to oto i wygląda. Są drzewka. Mamy też, tak jak widzicie, są ławki, są stojaki dla rowerów. Jest bambaj. Jest zielono. No, produkt niedobrze. Z Cykutem się tu faktycznie nie pojawiliśmy ani razu. No, niestety nie mieliśmy okazji. Ale sądzę, że dosyć to ładnie zrobili. Jeszcze jedno zdjęcie, jakby się wczytało, a internet mi już zwalnia. To możemy w tym sposobem zakończyć. Dobrze, nie chcę się czekać. Tą część, no i mamy jeszcze likwidację nielegalnych reklam bilans z listopada. Niestety poprosiłem ZDM, żeby było więcej zdjęć, może do nich to jeszcze nie dotarło, ale mamy tutaj bardzo mało zdjęć, bo tylko jedno zdjęcie. No i tak, usuwamy nielegalne reklamy z dróg, którymi zarządzamy, czyli ZDM. W listopadzie nasze służby na 136 ulicach skontrolowały 741 nośników i usunęły 45 nielegalnych, które były bez zezwolenia ZDM-u w pasie drogowym. I tu mamy jednego bandytę. No tu jest dosyć duży, bym powiedział. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. Tu wielkie takie. Na szczęście ZDM naprawił to przy okazji oddzieleniu nam drzewa. No ale no to mniejsza z tym. I mniejsza z tym, przechodzimy do kolejnej części, czyli już taka ciekawostka na sam koniec właściwie. Warszawa chce stworzyć chodniki przyjazne drzewom, czyli takie, które będą... Czyli dzięki takim, którym drzewa będą żyć sobie spokojnie, korzenie będą wyglądały normalnie i tak dalej. Do tego również link w opisie, jeśli jeszcze mogę, bo maksymalnie 5 linków w opisie mogę Wam dać. Znaczy w karcie. W opisie to mogę dać ile chcę i to można naprawdę dosyć ich dużo. Ale tak to wygląda. No i na koniec sondaże mniejsza z tym. O, jestem ja, zachodni. Zachodnią chyba już podbijcie. Ja cię teraz. Nie wiem jak wyglądałem przed chwilą, to było 2000 wyświetleń. Co my tutaj możemy zobaczyć? No to tak, mamy po pierwsze sondaż, który pojazd świąteczny najbardziej ci się podoba. No i większość z was stwierdziło, bo tutaj na 306 głosów 46% z was stwierdziło, iż świąteczne metro wam się najbardziej podoba. No mi tramwaj chyba szczerze powiedziawszy, chociaż z metro nie skorzystałem. Znaczy z niczego nie korzystałem, ale tramwaj tak jakoś w tym roku najbardziej. Świąteczny tramwaj to jest 25%, świąteczny autobus 18% i nie wiem 11%. Tutaj w sumie nie powiedziałem o tym tramwaju, jednej ważnej rzeczy. To jest to, iż ten tramwaj, to cała dekoracja, która jest w nim, nie była robiona za pieniądze, tylko w baleterze. Firma, która to zrobiła, ma tam ileś godzin, przez ileś dni możliwość
reklam na wyświetlaczach LCD w tramwaju warszawskim. Także tak to było zrobione, dzięki czemu nie możecie mi tu mówić, że faktycznie tracimy pieniądze. Tym bardziej, że tramwaje warszawskie teraz mają nowe źródło dochodu. Nie? Sklepik. Kolejny sondaż, jaki tu jeszcze mamy, to jest... czy korzystałeś w tym roku z Betrillo? Na 388 głosów większość z was stwierdziło już, nie? Ja prawie. To jest 79% z was i 21% z was stwierdziło, już jechało jednak, więc dosyć dużo was skorzystało. No i w sondażu, jaka nazwa na Hyundai wygrywa, przypominam, do 13 grudnia możecie głosować. To faktycznie Varsolino wygrywa tutaj całkowicie tę konkurencję, mając 38% głosów. Oczywiście do sondaży macie link w opisie, jakbyście chcieli głosować w nich, bo do wszystkich możecie jeszcze, jak chcecie, zagłosować. Głównie do tego z tramwajem Hyundai, jaką nazwę by chcielibyście. No i na drugim miejscu jest Hyundai, czyli 24%. Powiem wam szczerze powiedziawszy, że Varsolino najlepiej oddaje, bo to jest połączenie i Warszawy, i Linio, czyli Pendolino. Nie wiem, czy Hyundai jest aż taki szybki, ale na pewno jest cichy, więc coś ich łączy. No i na koniec jeszcze ciekawostka z listy dragów, które dzisiaj w kadrze. No, jest jeden. To jest coś takiego. Domyślam się, że część z was, chętnie, nie wiem, czy osób, które się interesują kolejnictwem, by się trochę zabiła. To jest, no oczywiście, szyna. To jest jedna z części szyny. To jest przecięta na pół. I tak, ona jest z Warszawy Zachodniej, ona jest z przebudowy, taką dostałem na pamiątkę po ostatnim moim zwiedzaniu. Powiem wam, że gdyby nie to, jak ona jest ciężka, bo to jest mały fragment, ale ona faktycznie trochę waży, to by gdzieś tu zawisła na ścianie, ale no jest trochę ciężka, jakby spadła, to bym nie miał podłogi, więc na razie, no mam ją tutaj, muszę znaleźć na miejsce i pewnie gdzieś mniejsza z tym będzie sobie ona tutaj leżeć, ale w ogóle strasznie się wydodzi od niej ręce. Także, proszę bardzo, szyna. To jest nowy mój nabytek, tylko jeszcze na plakaty czekam i na mapę Warszawy, którą też muszę znaleźć w moich archiwach, bo mam taką mapę od WTP. Ale to jeszcze zobaczycie i może od WTP coś by się udało wyciągnąć, nową mapę. Na pewno by się przydała bardzo do mniejsza z tym, mógłbym wam wtedy pokazywać na żywo, gdzie, jakie są i utrudnienia. Jeśli taki materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów. Kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I co tu dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jutro będzie cykut na Warszawa Tatłówek. No, dosyć ciekawy materiał. Za chwilę będę go montować właściwie. A w poniedziałek pojawi się ponownie Warszawa Zachodnia. Tylko głównie zdjęcia z drona. Nic z ziemi, tylko z drona i dosyć dużo ich będzie. Więc sobie jeszcze pooglądacie, jak Zachodnia wygląda zimą. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach. Na moim kanale. Cześć!